mamy nowe zlecenie, to jest na pewno ostatnie zlecenie dzisiaj. To jest Maserati. Facet włożył kluczyk do stacyjki i mówi, że wyciągnąć nie może. Idziemy zobaczyć, co to za cudactwo jest. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Okazało się, że samochód stoi w garażu podziemnym. Teoretycznie tego zlecenia nie powinienem dostać. Tylko mały samochód, także nie wiem, czy damy radę. Zobaczymy. Tu muszę przyznać, że tych dwóch panów od razu na mnie zrobiło bardzo, bardzo dobre wrażenie. Byli bardzo mili, bo jest naprawdę. A, po polsku możemy, nie? Możemy. Witam pana. Nie wiem, jakaś fotokomórka, no. Przyjechałem specjalnie z kluczem. Aha. Pomyślałem, że tylko w kluczu się bateria skończyła, nie? Okej. Ale niestety nie. Bo nie pali ani na jeden, ani na ten klucz, co ja. A ile ten samochód tutaj stoi? Od wczoraj wieczorem. O kurde. A czemu? Nie, nie, myślałem, że dłużej. Ja byłem o 3 rano. Dobra. Gdzie on ma baterię przede wszystkim? W bagażniku. Ale baterię wymieniłem mu 3 miesiące temu na nówkę sztukę. Nieważne, zobaczymy. Bo to jest jedna z możliwych możliwości. Ale może ma naprawdę, bo dałem... Ale nie możemy otworzyć bagażnika. Nie da się w ogóle? Nie ma możliwości inaczej? Musi mieć jakieś rezerwowe otwieranie. Jest tu gdzieś, kiedyś byli u mnie, pokazywał mi, gdzie jest salinka. A, jest, już ją mam. Nic. Nie, nie, teraz. O, coś się zaczęło dziać. O, i jest. 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 Ron, pamiętaj, że ta linka jest tu. No, pokaż mi zaraz. Tam mamy akumulator, dobra, ale krowa wielka. No ten jak w traktorze. A czemu dobra. To jest luźne? Nie wiem. No i to może być przyczyna. A to jak ty ładowałeś mu, dawałeś mu ten prąd, to coś rozstrzygnąłeś prąd. Mogę przytrzymać, proszę. I to jak? Trzeba to przykręcić najpierw. A kto to zdejmował kable, podłączał tutaj? Jamal von Dennis. Aha, no to ku... Widzisz, a to są debile, wiesz co, Ron, to przez to masz problem. To nic dziwnego, że nie pali. Klucz płaski, 10 potrzebujemy. A, my nie... Nie, to ja... Tam mi się otworzy? Aha, tak, ja się otworzę. Widzisz, te k***a mechaników, to wziąć i k***a tam zabić. K***a, robili k***a problemu. Te wszyscy Denisa mechaniki, powiedziałem ci, nie jeździ więcej do Denisa. A ja też lampki nie wziąłem, kurde, ale to telefonem poświecę, dobra. Jak możesz zajrzeć do auta, gdzie nie masz pojęcia, co? No. Używał Start Hill, tak wiesz? Aha. Nie? No. Ktoś sobie podłączył kable i mu zapomniał przykręcić. Nie? Żeby się nam nie zamknęło. Nie, ja mam klucz. Aha. Mamy 10. Zapomniałem o tej lince, synek, bo sam byśmy to ogarnęli. Sami. Zapomniałem, że jest linka do bagażnika, nie? No ale jakby każdy był taki sprytny, to ja bym był bezrobotny. Ale mówiłem, że może, bo on będą... Ale jeszcze nie wiemy, czy to jest to, zobaczmy, no. Ale to jak możesz nie przykręcić, kurczę, takiego czegoś? Dwa głupki muszą być. Dlatego nie trzeba w ogóle ściągać, żeby mu dać kilfę. Tylko ten plastik otwierasz i dajesz mu chwilę, wiesz? No teoretycznie tak. Przytrzyma mi któryś z was tak, tu? Tak. On jest lokat, bo on... No, wiesz? No jak jest lokat, no to jeszcze mogła się bateria wypieprzyć. A to ciężko chodzi.
nigdy nie rozkręcane, to przecież pewno pomyślał, że dokręcił do końca, nie? Aha. Aha. No tak jak na siłę, no to... Tego praktycznie nie idzie dokręcić. A nie idzie dokręcić? Może coś trzeba podłożyć, co? Klema jest praktycznie... I tutaj właściciel samochodu miał w pełni rację. Powinniśmy coś podłożyć. A co trzeba podłożyć? Są takie specjalne adaptery. Chodzi o to, że mechanik założył zły akumulator do tego samochodu. I nie można było po prostu klemy dokręcić. Była za duża. Ale teraz tak, panowie. No to weź mi go przy gazu, ja sobie go nagrzam przynajmniej. Przygazuj go, bo chcę sobie nagrać, Ron. Co? Chcę sobie nagrać. Daj mu tam, po garach. Maserati odpaliło i pięknie ślicze chodzi, a co było? Luźna klema na baterii. Ktoś po prostu wymieniał baterię. Nie wiem, dlaczego ta klema była luźna, czy Maserati ma specjalny akumulator, czy coś, nie mam pojęcia. W każdym razie trzeba klemę wymienić, albo coś tam podłożyć i to wszystko, auto paliło. Okazało się, że chłopaki byli z Polski. Byli bardzo zadowoleni, bo nie muszą do serwisu Maserati jechać, zaoszczędzili kupę pieniędzy, a ja dostałem 20 euro na piwku. Brawo. I pomału kończy nam się dnióweczka, także do następnego. Hej!